Dziś w programie kanalizacja, menstruacja czy edukacja. Szymon i Rafał rozwiążą każdy problem. Zadbaj o zdrowie, oddycha jak świnia. A oprócz tego... Według przedstawiciela młodzieży hipisowskiej Zbigniewa Hołdysa, Jarosław Kaczyński to 71-letni średniowieczny dziad, który nigdy nie był za granicą, nie zna żadnego obcego języka, nie ma pojęcia o ekonomii i nie wie, jak posłużyć się komórką. To w sumie wspaniały komplement dla opozycji, która jest przez tego dziada Kaczyńskiego nieustannie ogrywana jak dzieci. A jak prezes nauczy się jeszcze wysyłać SMS-y, grać w węża i sprawdzać maile na telefonie, wtedy to już w ogóle będzie pozamiatane. Od pewnego czasu uderza w polskiej polityce ta niesłychana asymetria. To opozycja ma przecież nieograniczoną ilość czasu, może konsolidować poparcie, knuć do woli, tworzyć ambitne plany. Ale pomimo doskonałej biegłości w obsłudze komórek, którą ostatnio prezentowała na przykład Klaudia Jachira, raz po raz okazuje się, że po prostu nie ma żadnego konkretnego pomysłu, jak przechytrzyć szare komórki prezesa. A Kaczyński stoi przecież na czele partii rządzącej, która zmaga się z kryzysem pandemicznym, musi rozwiązywać wewnętrzne konflikty, reagować na kryzysy wizerunkowe wywołane często na własne życzenie polityków Zjednoczonej Prawicy. Mimo tego tej partii udaje się jeszcze przedstawić nowy plan dla Polski. A prezes, zamiast podszlifować angielskie słówka albo zapoznać się z obsługą systemu Android, znajduje jeszcze czas, żeby zatroszczyć się o los polityków Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj można powiedzieć, taka pomocna dłoń przyszła z bardzo nieoczekiwanego kierunku, bo prezes Kaczyński w dzisiejszym wywiadzie dla Polskiego Radia powiedział, że w żadnym wypadku by nie powiedział, że losy Platformy są przesądzone, bo mam własne doświadczenia. Jak powiedział Jarosław Kaczyński, tyle razy leżałem w politycznym grobie i jakoś powstawałem. Czyli jest przyszłość przed Platformą, skoro nawet prezes Kaczyński ją widzi. Myślę, że pan prezes Kaczyński doskonale zdaje sobie sprawę, że Platforma Obywatelska jest jedyną partią opozycyjną, która może odsunąć PiS od władzy. I tutaj w tym zakresie z panem posłem Kaczyńskim zgadzam się, choć to nieczęsto. Tak brzmi, proszę państwa, pusty dzban. A prezes gra na tych dzbanach piękny koncert karylionowy. Bam, bam. Tak. Panie pośle Kierwiński, Kaczyński chce utrzymać Platformę przy życiu, bo się po prostu was boi. Wie, jacy jesteście silni. Tak samo, gdy trener Realu Madryt mówi przed meczem z Piastem Gliwice, że nie można lekceważyć przeciwnika, bo dziś w Europie nie ma słabych drużyn. To też po prostu się boi. Może taktycznie srebrnego lisa Kaczyńskiego nie da się ograć, ale opozycja pokona go wizją nowoczesnej, uśmiechniętej Polski. Weźmy chociażby Rafała Trzaskowskiego, świetnego menadżera dynamicznie rozwijającego się miasta. Jeśli miarą sukcesu polskich samorządowców długo było to, kto zbudował z unijnych grantów największy aquapark, to Rafał Trzaskowski jest najlepszym z nich, bo stworzył największą na świecie dziką rzekę. Dziką, brązową rzekę. Ale to nie koniec. W Warszawie powstać ma jeszcze jedna strefa relaksu, a Trzaskowski stoi też za niezwykle nowocześnie brzmiącym pomysłem Campus Polska. Wezmę udział w Kampusie Polska przyszłości, ponieważ nie mogę kolejny raz patrzeć na to, jak na moich oczach odbierane są moje prawa. Chcę żyć w kraju, w którym problemy takie jak ubóstwo menstruacyjne czy każdego rodzaju dyskryminacja nie są zamiatane pod dywan, a młode głosy są wysłuchane, ponieważ finalnie to one budują przyszłość dla nas wszystkich. Tak wygląda, drodzy państwo, Polska, którą zarządzają ludzie umiejący obsługiwać komórkę. Jednak biorąc pod uwagę talent, erudycję, znajomość języków obcych, ale przede wszystkim niezwykle napięty grafik prezydenta Warszawy, ja mam niestety obawę, że podobnie jak inne sprawy, na przykład gospodarka śmieciowa w stolicy, także ubóstwo menstruacyjne zostanie zamiecione pod dywan. Gdy Rafał Trzaskowski martwi się o menstruację, Szymon Hołownia o kanalizację.
propozycja, że będzie można budować domy tylko na zgłoszenie do 70 metrów kwadratowych. Co się dzieje, jeżeli w tym momencie ten system staje się powszechnie obowiązującym systemem? Masz kawałek gruntu, możesz od razu stawiać chałupę. Stawiasz chałupę na 70 metrów, no dobra. Tylko stawiasz sobie chałupę na polu, czy tam po ojcach masz, czy sobie kupiłeś, czy w jakimś innym miejscu. No dobra, a kanalizacja? No dobra, Szymon, oburzył się prezydent Trzaskowski. Ty o kanalizację się już nie martw. Sprawą zajmują się fachowcy. Na tym jednak pomysły Szymona Hołowni się nie kończą. Lider Polski 2050 wie też, jak rozwiązać problemy polskiej służby zdrowia. Oczywiście bez jakiegoś populizmu i obiecywania ludziom gruszek na wierzbie. Każdy z was będzie miał lekarza odpowiedzialnego, w którego interesie będzie dzwonić do was i sprawdzać, czy jesteście zdrowi. A nie, że wy będziecie dzwonić do niego i pytać i opowiadać mu, że jesteście chorzy. To on będzie dzwonił, zlecał wam badania profilaktyczne, będzie was kierował do specjalistów. To jego zadaniem będzie umówienie tej wizyty u specjalisty, który powinien być blisko domu. Znowu lekarz, który chce coś od ludzi, bo to jest w jego interesie. No najpierw pan Hołownia obraża prezydenta Trzaskowskiego, a teraz marszałka profesora Grodzkiego. Nieładnie. Ale to jest właśnie w Szymonie wspaniałe. Energetyka, nowoczesna armia, edukacja, ochrona zdrowia, budownictwo, kanalizacja. Wszystkie te dziedziny Hołownia ma w jednym małym paluszku. Gdyby tylko prezes umiał obsłużyć komórkę, mógłby zadzwonić do Szymona i się poradzić. Niesamowite, że gdy współprowadzący program Mam Talent próbował usłyszeć, co mówi stopa faceta w sukience, Szymon wymyślał nową Polskę. Polskę, której jeszcze nie ma. Gdzie będą szkoły, których nikt jeszcze nie wymyślił, w których minister Czarnek dowie się rzeczy, których nikt jeszcze nie wie. Minister Czarnek był uprzejmy poświęcić mi parę zdań, mówiąc, że jak Hołownia się chce edukować seksualnie, to niech się edukuje. Ja myślę, że nie ma takich szkół, które minister Czarnek musiałby skończyć, żeby zrozumieć, co dzieje się we współczesnym świecie. My taką szkołę dopiero chcemy zbudować. Zanim jednak politycy Polski 2050 rozwiążą wszystkie problemy Polaków, na razie muszą rozwiązać skomplikowany problem logistyczny, jak stanąć obok siebie do zdjęcia i złapać się za ręce. Problem pewnie polegał na tym, że to chodziło o takie trzymanie się za ręce, którego nikt jeszcze nie wymyślił, którego jeszcze nie ma. Taką jak zawsze, tak? Proszę bardzo. Coraz więcej nas, coraz trudniej będzie. Czekajcie, może lewą strzelę. Momencik. Poseł Zimoch dołem. Dobra, to ja dołem. Warto zwrócić uwagę, że w tej grupie nie było żadnego średniowiecznego dziada. Wszyscy umieją obsługiwać komórkę i pewnie znają nie jeden język obcy. Na końcu. Mam radę dla zwolenników Szymona Hołowni. Może za 15 lat, albo w tym mitycznym 2050 roku nie będzie lekarza, który będzie do was sam dzwonił, bo telepatycznie wyczuł, że boli was lewa noga. Może nie będzie szkoły, której nikt jeszcze nie wymyślił, w której minister Czarnek będzie poddawany gruntownej reedukacji seksualnej z prawdziwego zdarzenia. I nie bójcie się, że gdy żadna z tych dzisiejszych obietnic się nie spełni, poczujecie zawód. Wtedy będziecie jak bolszewicy, patrząc w przeszłość pomyślicie, byliśmy głupi, to nie mogło się udać, ale przynajmniej człowiek w coś wierzy. Poza tym na zawsze pozostanie wam coś, co każdy z was już dziś może kupić za jedyne 85 zł w sklepie internetowym Ruchu Hołowni. Wspaniała torba, uśmiech Szymona. Tak, uśmiech, uśmiech jest wieczny. Tak jest, proszę państwa, to nie są śmieszne rzeczy, a to jest program Specjaliści od Wszystkiego, w którym moim gościem dzisiaj jest ponownie Jędrzej Kodym-Kodymowski. Panie Dzień Kodymie, dobry, zespół Apteka, serdecznie. Oczywiście dziennikarz muzyczny, nie będę wymieniał, wszyscy pana znają przecież. Jest pan nie tylko, znaczy ja jestem nie tylko pana wielkim idolem, ale i budzi pan sympatię widzów tego programu, bo muszę powiedzieć, że domagano się, żeby pan ponownie w nim zagościł. Więc bardzo się cieszę, że pan się na to zdecydował. Witam panie. Panie Kodymie, jak się panu podobało to, o czym mówiłem? Po pierwsze chciałem zapytać, że pan Kierwiński jest przeświadczony, że Jarosław Kaczyński wie, że Platforma to jest ten najgroźniejszy przeciwnik, który może go ostatecznie pokonać. No to właśnie ciężko zająć jakiekolwiek stanowisko. No tutaj jest pan Kierwiński takim fajterem platformianym. Razem z panem Sławomirem Nitrasem, zresztą tak. Parokrotnie widziałem nawet takie
na Facebooku jakieś wpisy, że to moi ulubieni platformiani fajterzy, przez niektórych oczywiście fanów Platformy Obywatelskiej, bo i tacy są w środowisku muzycznym, chociaż niekoniecznie zajmujący się muzyką, ale tacy, co... Jak Zbigniew Hołdys też już chyba nie, się... Nie, no Zbigniew Hołdys akurat no, przynajmniej kiedyś grał. Aha, no tak. No, teraz... Ale ostatnio chyba nie za bardzo. No nie za bardzo, ale też swojego czasu wydawał gazetkę, która się nazywała Szmata. I tam właśnie można było przeczytać dużo ciekawych artykułów, ale, okay. Ale to już tak pomijając, w ogóle pan redaktor jeszcze przed programem zaraził mnie tym, że dowcip podgrzany, czyli przeczytany już nie jest taki śmieszny i cały czas jakoś to tak pokutowało, także nad tym się też trochę skupiłem. A chciałem taką a propos nauki języków obcych przytoczyć taką też historię, która gdzieś za mną cały czas jednak chodzi. Jest to historia, w której uczestniczyłem z mojego takiego experience, jeżeli już mamy tu używać języków obcych. I pewnie komórkę też pan umie obsłużyć, no, jak zależy. Nie, to no, byliśmy na trasie koncertowej z zespołem amerykańskim tu w Warszawie. Mhm. Na takim jednym z ważniejszych festiwali występowaliśmy i wziąłem tego lidera tego amerykańskiego zespołu na koncert polskiego zespołu, który śpiewał po angielsku. No i się go zapytałem podczas tego koncertu, jak mu się podobają te teksty, które prezentuje zespół polski śpiewający po angielsku, i ten amerykański wykonawca powiedział, że nie wie, bo nie zna polskiego. Także no taka jest, jak to się mówi, podwójne sprzężenie. Ta historia czasem wraca w nieoczekiwane miejsce. No. Może to jest też problem tych polityków niektórych, że oni znają te języki obce, ale polskiego tak dobrze nie opanowali, wie pan. No tak, ale że też tak znają te języki obce, że po prostu nikt z posługujących się tymi językami obcymi nie może z nimi dojść do porozumienia, bo po prostu ich nie kuma, co gadają. Znaczy, Rafał Trzaskowski chyba nieźle zna te języki, przynajmniej tak. Po angielsku, jak mówił ostatnio, ale chyba jest zaskoczony, że w Polsce też niektórzy znają te języki i jak naopowiadał, nie wiem, czy pan to widział, w Atlantic Council, że on na Stadionie Narodowym osobiście łóżka skręcał i tam wszystkim się zajmował. Ale proszę pana, chciałem panu jedną rzecz pokazać, bo wielu ludzi mówi, że w Platformie jest jakiś kryzys, a to są wszystko mity i bajki. Ta. To jest wszystko nieprawda, przynajmniej tak sądzi poseł Śledziński, nie wiem nawet, czy poseł w tej chwili, ale pani Iwona Śledzińska-Katarasińska. Zasłużona działaczka, oczywiście. Zobaczmy. Pani napisała tak. Podczas 6-godzinnego spotkania parlamentarzystów PO z Borysem Budką ujawniła się wręcz nadzwyczajna jedność ideowo-moralna tego gremium, co dobrze rokuje na przyszłość. Czy pan, jak to przeczytał, to też poczuł jakąś taką jedność ideowo-moralną z Borysem Budką? Bo... Albo z panią Iwoną. To jest takie wołanie o pomoc. Taki można powiedzieć, historyczny krzyk. Help me, tak, w języku angielskim. Albo może... Tak, no. Albo co na przykład? Albo może to jest tak, że przez 6 godzin rozmawiali i doszli do wniosku, że jest między nimi jedność ideowa, taka, że wszyscy mają taką samą ideę, że jesteśmy generalnie w czarnej, jak to się mówi, brzydko. Nie, no tutaj jeszcze można by się doszukiwać na przykład praw wideł i reguł wynikających z numerologii, bo liczba 6 też jest dosyć konkretną liczbą, która też odpowiada za takie na przykład zestawienie 3 szóstek. To już wiadomo, o co chodzi. No. O, i z panem krokodylem to zawsze albo krokodyle egipskie, albo numerologia. Wiele rzeczy można się, nie tylko o polityce. Ale chciałem jeszcze jedną rzecz panu pokazać. Do Szymona Hołowni przejść? Do Szymon Hołowni. To już tak, a propos właśnie, jeszcze też chciałem to powiedzieć, żeby mi nie wyleciało z głowy, że tak jak już na początku zostałem zaszczepiony tym, że dowcip podgrzany, czyli przeczytany, już nie ma tej samej mocy, tak, co taki na żywo wyprodukowany w danym momencie i w danej chwili, to tak jak też przez pryzmat tych wszystkich memów, które były na temat pana Szymona Hołowni publikowane w internecie, to też teraz jak widzę, jak on mówi, to tak jakby przemawiała do mnie laleczka Czaki. Na przykład jak laleczka Czaki mówi, że trzeba iść do szpitala i lekarz będzie mógł tam jakby zadbać o nasze zdrowie, to jednak... W przypadku laleczki Czaki jest to mało takie wiarygodne, no bo laleczka Czaki raczej była taką złośliwą laleczką. Nie chcę, ponieważ jestem bezstronnym dziennikarzem, więc nie mogę z panem uczestniczyć w tym takim obsmarowywaniu Szymona Nie, Hołowni. Dlaczego obsmarowywaniu? Że jest to nie jest ale jednocześnie muszę to powiedzieć, że Szymon Hołownia...
według pana, nie według mnie, bez tego dziennikarza, ale Leczka Czaki, czy kojarzący się z Leczką Czaki, mówiący o zdrowiu to może jedno, ale o edukacji seksualnej Leczka Czaki to już jest w ogóle rzeczywiście rzecz przerażająca. Pan poseł Zgorzelski, znowu nie wiem, czy poseł, widzi pan, nie znam się na tej polityce. W każdym razie Piotr Zgorzelski z PSL-u ostatnio zaliczył wpadkę dosyć bolesną przed kamerami, nagrywając setkę. Jak powiedział dwa słowa prawdy za dużo, chciałem to panu pokazać. Zobaczmy. Tak, że będą dzwonić, tak. Dzisiaj faktycznie w Platformie mają koledzy bardzo poważny problem. Wynika on z faktu pewnie, gorszego niż wcześniej kierownictwa. Może nie powiem tego, dobra? No już pan powiedział. Przepadło. Przepadło. No będą zaraz dzwonić do mnie. A to się wszystko nagrywa. No dobra. Nie wiem, czy pan tak... To będę w szkiełku. Ale czemu mieliby dzwonić właśnie? Bo może to jest, może to, o czym pan teraz powiedział, jest tak naprawdę odpowiedzią na te pytania, że nie można krytykować, bo od razu jest telefon. Tak? Tak to działa? Pani jeszcze raz mnie zapyta, no właśnie pyta, bo się zamyśliłem. Ale wpadka, ale jednocześnie od razu przez chwilę była taka nadzieja w oczach posła Zgorzelskiego, że będzie kasowany. Że będzie kasowany, a potem nagle stwierdził, że jednak wie, jak to działa. I mówi, o, przepadło. No niestety, no taka to niefortunnie niezręczna sytuacja, tak jakby się popuściło w gacie, no trochę. Nie, no jednak trochę lepiej moim zdaniem. Dlaczego? Niż... To też po prostu nieszczęśliwy wypadek. No, no tak, no z drugiej strony nie wiem, czy większość rozumienie. Że się ktoś zapomniał i pomyślał, że jest w toalecie i po prostu popuścił w galoty, a się okazuje, że jednak w tej toalecie nie był i wszyscy o tym wiedzą, bo było głośno. O, powiedzmy. Myślał, że mówi szczerze, tak. A okazało się, że jednak to niestety, jest... jak to mówił wydawca z Wrocławia, no, tak, który nie wymawiał S, dlatego było niestety, nie niestety. No. Ale to mi się przypomniało, czy pan pamięta tego takiego, co mówił o jakiegoś kandydata, chyba też, nie wiem, czy to był kandydat Platformy, nie chcę teraz, ale w jakichś lokalnych wyborach był taki legendarny filmik w internecie, jak on mówił, że muszą być prace, zabaw dla młodzieży, że młodzież musi się wyszaleć. Tak. No tak, ale my jesteśmy na żywo. Wiek jest po to, żeby się wyszaleć. No. Chciałem jeszcze jedną rzecz na koniec panu, prawie na koniec panu pokazać. Nie wiem, jechał pan tramwajem ostatnio? Nie. No to widzi pan, bo pan jest elita, ale na przykład... Nie, ja rowerem jeżdżę. A, rowerem pan jeździ. Ja też tramwajem nie jeżdżę, ja jeżdżę, proszę pan, też rowerem. Ale pani Rozenek, żona tak zwana Majdana. Pojechała tramwajem, była wielce zachwycona. Znaczy, tak zwanego Majdana. Tak zwana żona Majdana. O, tak. Bo zobaczmy nagranie. I coś tam wracaliśmy i akurat kierowca odjechał, bo coś tam zrobił, a my skończyliśmy wcześniej ten, a to było dwa przystanki, była dobra pogoda. Słuchaj, ja byłam zszokowana tym, jak dobrze wygląda komunikacja miejska, bo w czasach, kiedy ja jeździłam, czyli jakieś naście czy nawet 10 lat temu, to było przeżycie ekstremalne, a teraz... Wow, byłam dumna, naprawdę. I dlatego Megi zaczęła to grać, bo po prostu ja mówię, wow, jak to jest fajnie. I najbardziej mnie zdziwiło, że są nawet wyświetlacze. Wspaniała jest komunikacja, są wyświetlacze. Nie, no i też wyglądałoby się dosyć tak zacnie i szacownie, żeby swój tramwaj kupić. No. Tak. Że pani Rozenek by mogła po prostu podjeżdżać tam, gdzie potrzebuje, swoim tramwajem. Ale proszę pana, jeszcze na koniec chciałem panu pokazać, bo to jest jakby, że niby to są jakieś gwiazdy, celebryci, ale to są tacy ludzie jak my, z tak krwi naprawdę. Kości, z krwi i kości. No, którzy też jak się zaczynają oddychać tak inaczej. No. Oddychający inaczej. Jak każdy zwykły człowiek oddychający, wiadomo, jak świnia. Ale, bo i chciałem panu jeszcze pokazać ilustrację, że to zwykli ludzie. I tak jak zwykły Kowalski, pani Rozenek i pan Majdan czasem sobie pójdą normalnie w czuchach, takich dresach roboczych na grzyby. Zobaczmy ilustrację. Proszę. Tak. Jest konkret, no. Białe te kaloszki. Kaloszki, no. Jakby te... No więc... Jakby zrobione z papieru. Dziękujemy. Dziękujemy za materiał. Panie Kodymie, bardzo panu dziękuję za przybycie. Ja i za te wszystkie odgrzewane dowcipy. Wszystkim państwu też życzymy wszystkiego dobrego. Tak jest. I oddychania pełną... Tak. Pełną. Tak, zupełnie. Pełną, to się mówi pełną. Drodzy państwo, widzimy się w poniedziałek w Codziennej Burzy i nie przezywać mnie w internecie pana Kodyma też, chociaż jego troszeczkę można. Do zobaczenia.